O bella ciao, czyli witam Was w pierwszym odcinku z serii Faktów na naszym kanale. Na pierwszy rzut bierzemy La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru, który jest zdecydowanie największym hitem Netflixa, który nie jest anglojęzyczny. Zapraszam do oglądania. Gdy myślimy o silnych kobietach w tym serialu, jako pierwsze do głowy przychodzą nam Tokio i Nairobi. A wiecie, że tej drugiej wcale na początku nie miało wyjść w serialu? Postać ta została dodana w ostatnim momencie, w ostatniej wersji scenariusza, a aktorka ta dostała rolę przez telefon, bez żadnego castingu, ponieważ twórcy serialu znali ją z poprzedniej produkcji. Venga, señores, que pin, que pan, que pin, que pan, que pin, que pan. Pierwszy zamysł scenariusza La Casa de Papel był taki, że wszyscy bohaterowie są śmiertelnie chorzy, więc nie mają nic do stracenia. Całe szczęście, że to zmienili. Na początku narratorem wcale nie miała być Tokio. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia... Do tej roli byli sprawdzani profesor i Moskwa. Ja się zgodzę z profesorem, ale Moskwa? Pierwszy i drugi sezon serialu wcale nie był realizowany w hiszpańskiej Mennicy Królewskiej, tylko w hiszpańskiej Radzie Narodowej do Spraw Badań w Madrycie, a to było za sprawą tego, że na początku ta produkcja wcale nie miała dla siebie takiego dużego budżetu i po prostu nie dostali pozwolenia, żeby nagrywać to w Mennicy. Charakterystyczny śmiech Denvera był od razu zapisany w scenariuszu i każdy aktor, który odgrywał tę rolę na castingu, musiał go właśnie przedstawić po swojemu. Sceny Tokio i profesora na początku sezonów mają coś do siebie w kwestii produkcyjnej, ponieważ pierwsza scena, w której się poznają, kiedy profesor wjeżdża czerwonym autem i poznaje wtedy Tokio, była kręcona aż 5 godzin, co jest naprawdę bardzo długo na taką krótką scenkę. Zaś scena, dosyć długa, z długą rozmową przy zachodzie słońca w trzecim sezonie, była kręcona tylko przez zachód słońca. A ile to zachód słońca trwa? Niecałą godzinę? Pierwszy odcinek serialu miał aż 51 wersji roboczych scenariusza, aż dopiero ta 52 okazała się finalną. Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Aktor wcielający się w rolę profesora przyznał, że gdyby jego postać nazywała się tak jak jakieś miasto, to byłby to Watykan. A, puta madre! Po pierwszych dwóch sezonach La Casa de Papel serial już w ogóle miał nie istnieć. Aktorzy pożegnali się z postaciami. Akcja w Mennicy miała być tą taką jednorazową akcją, a to dlatego, że po prostu drugi sezon już niezbyt się tak sprzedawał w hiszpańskiej telewizji, był dużo mniej oglądany, no i już po prostu stwierdzili, że to koniec. Ale nagle, boom, Netflix wykupuje serial, staje się popularny na cały świat, staje się najpopularniejszym nieanglojęzycznym serialem na całym świecie. Nagle wszyscy aktorzy zaczęli zyskiwać obserwacje na Instagramie, w ciągu jednego miesiąca zdobyli po miliony fanów na całym po prostu świecie. Dzięki temu stworzono kolejne sezony i jak wiemy, nadal na 100% coś będzie. Sceny na Filipinach pod koniec drugiego sezonu zostały tak naprawdę nagrane w Madrycie, więc produkcja nagrała coś na drugim krańcu świata, nawet nie ruszając się z miejsca. Zaś już trzeci sezon, realizowany przez Netflixa, był całkowicie realizowany w miejscach, w których rzeczywiście powinien być realizowany. Czyli jeśli chcieli Filipiny, były Filipiny. Chcieli prywatną wyspę, była prywatna wyspa. Nawet była jakaś świątynia ze słoniem, no i dostali świątynię ze słoniem. Generalnie Netflix sprawił, że mieli pieniądze już na wszystko. Paparazzi, paparazzi! Ale to nie zawsze było jakimś dużym ułatwieniem, bo warunków pogodowych już niezbyt da się zmienić. I na przykład jest scena, która wydaje się w dosyć chłodnych warunkach i płyną sobie statkiem, jest dosyć mroczno. Wiecie, że ta scena była nagrywana w 40 stopniach i aktorzy prawie że mdleli, kiedy ją nagrywali. Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Ten fakt już pewnie wielu z Was zna, ale aktorzy, którzy odgrywają rolę Denvera, Rio i Alison Parker, grają również wszyscy razem w serialu innym hiszpańskim Netflixa, a mianowicie Szkoła dla Elity. I właśnie o tym serialu będę nagrywać kolejne fakty. Dajcie znać, czy te Wam się spodobały, czy w ogóle je znaliście. Ja już się będę z Wami żegnać i widzimy się w kolejnym odcinku. Hejka!